Witajcie moi drodzy. Mam na imię Grzegorz. Jestem reporterem telewizji RTL TV i pragnę wam przedstawić wywiad nagrany w marcu 2024 roku z osobą, która jest mocno zaangażowana w pomoc na Ukrainie. Nagranie tego wywiadu, choć planowane, wynikło szybko i spontanicznie, bo nasz gość był krótko przejazdem w Polsce w drodze na Ukrainę. Więc relacja ma charakter zadawania pytań w formie tekstowej. Zapraszam do oglądnięcia wywiadu. Proszę, przedstaw się. Nazywam się Bill Rigsby. Jestem starszym pastorem w moim kościele w Teksasie. Chapel Hill Bible Fellowship Church. Jestem mężem jednej żony, ojcem pięciorga dzieci i adoptowanym synem Bożym. Jestem tutaj w Polsce, w drodze na Ukrainę jako pracownik humanitarny w służbie Bożej. To niesamowite, że przeleciałeś pół świata, aby znaleźć się w strefie wojny na Ukrainie. Co sprowadza cię do tej części świata? To bardzo proste. Nigdy nie byłem na Ukrainie przed 2022 rokiem. Nie miałem przyjaciół na Ukrainie. Moja krew nie pochodzi z Ukrainy. Nie znam nikogo na Ukrainie. Nie znam języka ukraińskiego ani ukraińskiej kultury. Równie dobrze mógłbym polecieć na Marsa. Ale mój Ojciec Niebieski powołał mnie i poprosił, abym tu przybył. Nie, nie poprosił. Powiedział mi, że chce, żebym tu przyjechał, służył i pobudzał jego lud. I w ten sposób dostałem bilet na samolot i tu przyleciałem. W drodze na lotnisko, gdy wsiadałem do samolotu, którym miałem przylecieć, po dwóch tygodniach prób i poszukiwania kontaktów wśród wszystkich moich przyjaciół i rodziny na całym świecie. Kiedy już jechałem na lotnisko, Bóg wysłał pierwszy ukraiński kontakt za pośrednictwem WhatsApp, który skontaktował się ze mną i powiedziała, że Świt jest częścią kościoła ukraińskiego w Krakowie. A ja na to? No to za jakieś 18 godzin będę w Krakowie. To może przyjadę, spotkam się z tobą i porozmawiamy o służbie dla Ukrainy. I to był mój pierwszy kontakt na Ukrainie. Kiedy więc przyjechałem do Krakowa, pojechałem, spotkałem się z nią, jej mężem i jej rodziną, poszedłem do jej ukraińskiego kościoła, tutaj w Krakowie i spotkałem pastora Andrzeja Szopkowa. A potem zaczęła się praca. Takie przypadkowe spotkanie. Przypomina mi się historia Dawida Wilkersona, kiedy jechał do Nowego Jorku i nie wiedział, co go tam czeka. Ale Bóg stopniowo prowadził go przez wiarę. Amen. To dokładnie ta sama historia. Jedyna różnica jest taka, że Nowy Jork leży w Ameryce. David Wilkerson jest Amerykaninem i zna ten język, więc ma pewien poziom znajomości tego miejsca. Ale Bóg powołał mnie do miejsca, które było mi zupełnie nieznane. Równie dobrze mógłby to być Mars. Musisz zdecydować, czy będziesz posłuszny jego wezwaniu, czy nie. Zdecydowałem, że się tego podejmuję. Czy jadąc pierwszy raz, też miałeś wiele pytań? Nie, miałem tylko trzy pytania. Kogo chcesz, abym poznał? Co chcesz, żebym z nimi robił? I gdzie mnie chcesz wysłać? To wszystko. Miałem trzy pytania, a cała reszta była temu podporządkowana. Jakie chcesz, abym dzieło wykonał, Ojcze? I wskaż mi, kieruj, prowadź. Dodawaj otuchy, dodawaj odwagi, wytrwałości i siły, bo to nie jest łatwa praca. Z tego, co wiem, to już twoja kolejna wizyta na Ukrainie. To moja ósma wizyta. Byłem tu już 8 razy. Jestem na Ukrainie nieco ponad 12 miesięcy, trochę ponad rok. I mam nadzieję, że będę wracał tak długo, jak długo Bóg mnie do tego będzie wzywał. Najważniejsze jest, aby wiedzieć, że nie przyjeżdżasz na Ukrainę tylko dla samego przyjazdu. To, że Bóg powołał mnie tutaj 5 razy, nie oznacza, że wezwie mnie tutaj 6 razy. Albo że wezwał mnie tutaj 6 czy 7 raz, nie oznacza, że wezwie tutaj 8 czy 9 raz. Ale to już jest numer 8 i chcę być otwarty na wszystko, co dla mnie zaplanował. Czy mógłbyś opisać, co robisz na Ukrainie? Jak trudna jest tam sytuacja?
Jak ją postrzegasz? Bóg połączył mnie z wieloma Ukraińcami, którzy są na miejscu na Ukrainie. Jeden zespół, na którego czele stoi niejaki Dimitrij z Kijowa, buduje domy. Dlatego wspólnie rozpoczęliśmy program budowy małych domów, w których ludzie mogliby przetrwać zimę. Teraz buduje, zdaje się, że to dom numer 171. Mamy inny zespół chłopaków, którzy mieszkają w Rumunii, którzy pomagają w dystrybucji żywności z organizacji humanitarnej Samaritans Pers lub żywność, którą kupujemy w sklepach detalicznych w Chersoniu i w południowym sklepie okręgu Mikołajewa. Mam w Charkowie inny zespół chłopaków, na którego czele stoi Dmitrij i którzy mają flotę autobusów i vanów do ewakuacji ludzi z obwodu charkowskiego i części obwodu donieckiego, do których mamy dostęp. Do tej pory udało się ewakuować około 28 tysięcy osób, zabierając je w bezpieczne miejsce. Mam też powiązania z medykami bojowymi, którzy są trenerami medycyny bojowej. Ich nazwisk nie mogę ujawnić, ale ci młodzi mężczyźni są nieustraszeni, odważni wojownicy, którzy poprzez medycynę chcą służyć ludziom, zarówno żołnierzom, jak i cywilom, studentom, dzieciom. Współpracujemy z nimi, pomagając w zakładaniu ośrodków do szkolenia medycznego i do tworzenia filmów instruktażowych, również do szkolenia medycznego, ale nie w militarnym zastosowaniu, lecz dla szkół podstawowych i średnich oraz innych cywilnych środowisk. Linie frontu są tu bardzo mgliste, nie są jasno określone i to jest bardzo ważne, aby wszyscy pracownicy, nauczyciele i dyrekcja szkół podstawowych i szkół średnich, aby nauczyciele, administratorzy i pracownicy władz miejskich wszyscy znali w podstawowym stopniu medycynę walki. Wszyscy są na pierwszej linii frontu, gdy każdego dnia najeźdźcy wysyłają rakiety w stronę mieszkającej ludności cywilnej i obiektów cywilnych. Więc budujemy małe domki i ewakuujemy ludzi, dostarczamy żywność i zaopatrzenie oraz pomagamy w szkoleniach medycznych, gdzie jest to tylko możliwe. Ponieważ jestem starszym pastorem w moim kościele, staram się także spotykać z tutejszymi pastorami, dawać im zachętę i wsparcie oraz głosić im w takim stopniu, w jakim jest to możliwe za pośrednictwem tłumacza. Jak w takich sytuacjach objawia się Boże prowadzenie? Jest to dla mnie bardzo interesujące, ponieważ jest to obszar, w którym uczę się być znacznie bardziej wrażliwym na potrzeby Ducha Świętego. Zachęcał mnie poprzez moje poranne życie modlitewne, aby na przykład nie udawać się do miejsc, do których planowałem jechać tego dnia z dostawą, ale udać się w inne miejsce. I po dalszej modlitwie decydowałem, że okej, zmieniam plany i pojadę do innego miejsca. To było to dobre, że tak zrobiłem, ponieważ miejsce, do którego miałem się udać, zostało ostrzelane przez artylerię w czasie, gdybyśmy tam byli. Zatem ze względu na moją obecność byłoby tam około 15-20 osób pomagających w załadunkach i wyładunkach żywności i zapasów z furgonetki, a dzięki mojemu posłuszeństwu temu poleceniu, nikogo z nas tam nie było w czasie ataków artyleryjskich. Było wiele takich przypadków, gdy po prostu podczas porannej modlitwy otrzymałem potrzeb, aby albo zrobić to, albo nie robić tamtego, a moja wrażliwa reakcja na to ukierunkowała mnie i uchroniła od niebezpieczeństwa. Nie ma takiego miejsca, do którego Bóg nas zabiera.
a którego Jego łaska nie byłaby w stanie nas ochronić i zapewnić opiekę. I czułem to bardzo mocno wiele razy, dziesiątki razy podczas mojego pobytu tutaj. Czy możesz podzielić się jakimiś świadectwami o tym, jak Bóg tam działa? Przede wszystkim ważne jest, abyśmy zrozumieli, że Bóg jest suwerenny. Bóg jest suwerenny nad wszystkim. On jest suwerenny nade mną i nad tobą, nad moim życiem i nad twoim życiem. On ma władzę nad wyborami, których dokonujemy. On jest suwerenny nad naszymi wrogami. Pomyśl o tym. Sam Bóg stworzył aniołów, a 1/3 tych aniołów zdecydowała się pójść za wiodącym, upadłym aniołem, który wcześniej był Lucyferem. I podążyli za nim w swoim demonicznym buncie i stali się demonami. Bóg jest suwerenny jako stwórca tych aniołów. On jest suwerenny nad nimi i ich dziełem i pozwala, aby niektóre z nich wydarzyły się tutaj dla Jego większej chwały. Musimy o tym zawsze pamiętać. Czasami nie rozumiemy, dlaczego pozwala na niektóre rzeczy, które robi, poza umożliwieniem swobodnego wyrażania wolnej woli człowieka, co czasami jest dla nas bardzo bolesne. Ale jest nad tym suwerenny i położy kres temu konfliktowi w swoim czasie w jakiś sposób. Nie wiem jak, ale tymczasem widzę, że wiara normalnych chrześcijan ukraińskich z dnia na dzień staje się coraz silniejsza. Wydaje się, że kiedy przeżywamy nieszczęścia i mamy problemy, zbliżamy się do Niego i zdecydowanie byłem tego świadkiem. Znam kościoły, które przed wojną liczyły może 150, 200 osób na początku roku. W obecnym momencie, pod koniec roku, jest ich 1500 czy 2000 osób, co ogromnie rozwija Kościół. Widzę wielu ludzi wychodzących z cerkwi prawosławnej do prawdziwej relacji z Chrystusem. Nie z religią, nie z legalizmem tego, do czego byli przyzwyczajeni i związani w przeszłości, ale aby doświadczać wolności w relacji w Chrystusie i przychodzą dzięki Jego Słowu. Przechodzą przez całą tę religię do związku i osobistego spotkania z Nim. Którego oglądanie jest po prostu fenomenalne. Widziałem, jak troszczył się o mnie i o nas w sposób wręcz cudowny. Kiedy nie mieliśmy jedzenia, kiedy nie mieliśmy oleju napędowego, kiedy nie mogliśmy już nic zrobić, nagle w jakiś nadprzyrodzony sposób dostarczał nam dokładnie to, czego potrzebowaliśmy. Tak więc wiara chrześcijan tutaj, na Ukrainie, staje się silniejsza i widzę, że relacje między chrześcijańskimi braćmi i siostrami stają się coraz silniejsze i mam nadzieję, że jestem tutaj, aby do tego zachęcać i pomagać. Budować to, głosić i uczyć tego i po prostu zachęcać ludzi, aby pozostawali w Jego Słowie. Proszę, opowiedz krótką Ewangelię tym, którzy dalej się zastanawiają, czy Bóg dziś działa i że jest prawdziwy. Opowiedz krótką Ewangelię tym, którzy się zastanawiają, czy Bóg dziś działa i czy jest prawdziwy. Wiecie, że to jest prowokujące pytanie, gdzie zaczyna się Ewangelia? Wiele osób myśli, że Ewangelia zaczyna się od osobistej relacji z Chrystusem i przyjścia do wiary. Nie od tego się zaczyna. Wszystko zaczyna się od ciemności i ciemności ludzkiego serca. Pismo Święte mówi nam, że każdy człowiek czyni to, co jest słuszne według własnych oczu i nikt z nich nie szuka Boga. Wszystko, co robimy, to ciągłe zło i możemy spojrzeć na dzisiejsze okoliczności tutaj, na Ukrainie
I możemy to zobaczyć bez zamieszkującego w nas Ducha Świętego, gdy jesteśmy pozostawieni naszej cielesnej naturze, to bardzo. Niedoceniana prawda. Ciemność ludzkiego serca. To, co tu widziałem, jest ciemniejsze niż wszystko, co mogłem sobie wyobrazić. I to jest smutne. Ale od tego zaczyna się Ewangelia. Kiedy zdamy sobie sprawę, że ta ciemność nie jest tylko tam, nie jest tylko w tych facetach tam celujących w naszą stronę. Ciemność jest w każdym z nas. Niebezpieczeństwo w nas samych. Niebezpieczna rzecz, i że to ciemność i cielesne pragnienia nas prowadzą do czynienia rzeczy grzesznych, które prowadzą nas do czynienia rzeczy sprzecznych z wolą Boga. I tam zaczyna się Ewangelia, więc kiedy rozpoznajemy, że to jest początek Ewangelii, że ta ciemność w nas żyje, możemy zacząć rozpoznawać naszą potrzebę zbawienia, Zbawiciela, który oczyści nas od tego i zastąpi to, co w nas mieszka. Coś, co będzie nas napędzać i motywować do wieczności, ostatecznie przebywać z Nim w Jego obecności. Jeśli nadal będziemy żyć we własnej ciemności, będziemy żyć w wieczności oddzieleni od Niego. Ale On oferuje nam inną drogę. Posłał swojego Syna, aby umarł za ciemność, która żyje we mnie i w Tobie. A przez ofiarne pojednanie, zastępcze pojednanie Jego Syna w moim imieniu i w waszym imieniu, umożliwił nam zbawienie i spędzenie z Nim całej wieczności, gdy skończymy życie na tej ziemi. Widzę, że tutaj rozgrywa się to w fenomenalny sposób. Ludzie zdają sobie sprawę, że w naszym ludzkim sercu może być ciemno i chcę się przed tym uchronić. Chcę się przed tym chronić. Chcę czegoś lepszego. Chcę mieć wieczność zbawienia, szczęścia i chwały, życia w obecności samego Boga na wieki. To jest przesłanie Ewangelii i możecie patrzeć tutaj w codziennych okolicznościach i zobacz, jak to się rozegra. Więc zachęcam każdego, kto ogląda to przesłanie, jeśli nie znacie Chrystusa w ten sposób, jeśli nie masz zbawczej relacji z Nim, przyjdź i porozmawiaj z Nim. Padnij na kolana. Módl się do Niego. Przyjdź porozmawiać z Nim. Padnij na kolano. Módl się do Niego, aby Cię od tego wybawił. Zaproś Go do zamieszkania u Ciebie, abyś mógł spędzić z Nim wieczność, niezależnie od tego, jakie są okoliczności. On oferuje nam pokój, pokój wewnętrzny, który jest nadprzyrodzony, przewyższający wszelkie zrozumienie, mówi nam. To spokój, którego normalnie nie mielibyśmy sami, ale jest to nadprzyrodzony pokój, jaki nam dał. On daje nam nadzieję, nadzieję na wieczność z Nim, nadzieję na spokojne, pełne miłości życie z Nim. Tu chodzi o relację z Chrystusem, a nie o religię, listę nakazów i zakazów, których zgodnie z prawem musimy przestrzegać. To byłaby moja zachęta dla Ciebie. Miej zbawczą relację z jedyną osobą, która może zbawić. Ostatnie pytanie brzmiało. To słowo prawda jest za duże i ma ogromne znaczenie. Jest prawda. Słowo Boże, Biblia, jest prawdą. I ta prawda jest absolutna. Wiesz, że są dwie teorie prawdy. Jest korespondencyjna teoria prawdy, a potem spójna teoria prawdy. Każde pytanie musi mieć odpowiednią odpowiedź, która będzie prawdziwa i z której będzie zgodne z rzeczywistością, jaką znamy. I kiedy rozważymy wszystkie te odpowiedzi razem, musi ona dostarczyć spójnej historii. Są to te same prawdy, których stale używamy na sali sądowej, i możemy zastosować je do pytań, na które odpowiedzi znajdują się w Biblii. Najbardziej zniechęcające pytania ludzkości,
które prowokują nas od początków ludzkości i cywilizacji. Dlaczego tu jesteśmy? Jakie jest nasze pochodzenie? Jaki jest nasz cel, gdy wszystko się skończy? Co jest naszym sensem życia? Jakie jest nasze poczucie moralności? Zatem pochodzenie, moralność, znaczenie, przeznaczenie. Dokąd pójdziemy, gdy to życie się skończy? Żadna inna religia nie odpowiada na te cztery pytania w spójny i jednolity sposób. Po prostu tego nie robią. Biblia jest jedyną taką księgą, która oferuje kompletne odpowiedzi na te cztery podstawowe pytania i wiele innych. Więc Biblia udowodniła swoją prawdziwość na wiele różnych sposobów. Widzimy to w archeologii. Widzimy to w biologii. Widzimy to w historii ludzkości, w antropologii, na wiele innych sposobów. Więc tak, jest to prawdą i to w absolucie. Zachęcałbym cię. Istnieje prawda. To jest wiadome. To nie jest takie trudne, ale trzeba to przeczytać. Po prostu zachęcam. Przeczytaj Nowy Testament Biblii, Biblię chrześcijańską. Gdy już zapoznasz się z całym Nowym Testamentem, aby zrozumieć przesłanie Chrystusa i Jego dar dla nas, a następnie wróć i przeczytaj Stary Testament. I przez tę soczewkę zobaczysz historię świata i antropologię człowieka. Od czasów początku, jak rozwija się w niewiarygodnie spójny sposób. Więc tak, to prawda. Bóg jest prawdziwy i Jego miłość do każdego z nas jest prawdziwa. Może chcesz coś jeszcze powiedzieć od siebie? Czuję, że w ciągu ostatnich kilku lat na Ukrainie Bóg prowadzi mnie za rękę w osobistą podróż, aby pokazać mi, kim On jest. Aby pokazać mi, kim jestem w moim ciele. Aby pokazać mi ciemność ludzkiego ducha. Ale także pokazać mi światło, które może świecić w tej ciemności i jak szybko ciemność ucieka przed światłem. Pokazał mi wiarę, potężną wiarę, którą mają ci, których tu spotykałem, którzy są niesamowicie wierzący. Pokazał mi siłę, kiedy dochodzę do końca, do muru i po prostu nie mam już siły dalej iść. Wzmacnia mnie i wzmacnia nas, abyśmy szli naprzód, aby kontynuować swoją pracę. Ale jedną z lekcji, którą naprawdę mi wyłożył, to szczególna uwaga, jakich głosów słucham. Wiesz, mamy wiele głosów w naszych głowach. Wielu ludzi mówi, no wiesz, Bóg kazał mi zrobić to czy tamto. Kiedy w rzeczywistości to wcale nie jest Bóg. Być może jest to ich własny głos, ich własne pragnienie ciała, które odbija się rykoszetem w komorze echa ich własnego umysłu i przekonują samych siebie, przekonujemy samych siebie, że to jest głos Boga i to zamierzamy zrobić. On działa w inny sposób i jego głos nie ma znaczenia. Co dzieje się w naszym kraju, jakie są okoliczności. Dźwięki wokół nas mogą być niezwykle głośne, gwałtowne i wybuchowe, a jednak jego głos jest bardzo łagodny i bardzo delikatny. Można usłyszeć go nawet przy całym tym zgiełku i hałasie. Dowiedziałem się, że nie pojawia się nad całym tym hałasem. To bardzo cichy głos, który pochodzi z wnętrza. Pojawia się pod wszystkim. Ten hałas bardzo wyraźny powoduje zachowanie ostrożności, aby upewnić się, że słucham jego głosu. Gdy w pobliżu leży broń, a wróg jest tuż obok, ta ciemność, która daje pragnienie zemsty i zamieszkuje moje serce. Po tym, jak zobaczyłem, co zrobili tej wiosce cywilów. Dostaję bardzo silną chęć odebrania jednej z tych broni i odebrania im życia.
I wtedy usłyszałem jego głos, który mówił: którego głosu zamierzasz słuchać? Czy zamierzasz słuchać mojego głosu? Czy zamierzasz słuchać własnego głosu, który rodzi się z ciemności twojego własnego serca dla zemsty, śmierci i zniszczenia? Szatan przychodzi, aby robić te rzeczy, ale ja wezwałem cię tutaj, abyś pomógł mojemu ludowi i zachęcił mój lud do ich zbudowania. Więc którego głosu zamierzasz słuchać? I to jest ta sama wiadomość, którą każdy z nas musi sobie zadawać wiele razy każdego dnia. Którego głosu będę słuchał? Czy będę słuchał głosu mojego Ojca w niebie, który przyszedł, aby dać nam życie, abyśmy mieli życie i abyśmy mieli je w obfitości i byśmy postępowali w miłości i aby ta miłość była naszą najwyższą etyką? Czy też poddamy się pożądliwości oczu, pożądliwości ciała i pysze życia, o których tak wiele mówi nam Jan w Piśmie Świętym? Uważaj więc, jakiego głosu słuchasz. Upewnij się, że jest to głos zamieszkującego w tobie ducha, który przyszedł, aby dać ci życie i abyś je miał w obfitości. I że będziesz miał miłość i że będziesz miał ją w obfitości. Tak, że byłbyś w stanie dzielić się nią z innymi, niezależnie od codziennej okoliczności.